Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu prowadzi śledztwo w sprawie prawdopodobnego zabójstwa 26-letniego diakona. Do jego śmierci doszło wczoraj w pobliżu domu zakonnego w Sosnowcu. Prokurator udał się na miejsce zdarzenia i jego podstawowym zadaniem było zabezpieczenie śladów i dowodów ewentualnego przestępstwa. Prokurator, widząc na miejscu zdarzenia ciało diakona, zdecydował się zabezpieczyć je celem przeprowadzenia sekcji zwłok. Sekcja zwłok będzie przeprowadzona przez biegłych Zakładu Medycyny Sądowej w Katowicach i odpowie nam na pytanie, jakie były przyczyny zgonu mężczyzny, jaki to był rodzaj śmierci. Wstępne oględziny zwłok potwierdziły, że na ciele mężczyzny znajdowały się liczne rany. Biegli mają stwierdzić, w jaki sposób powstały. Tego samego dnia pod kołami pociągu również w Sosnowcu zginął inny ksiądz. Prokuratura na razie prowadzi dwa odrębne śledztwa w sprawie zgonu księży. Już wczoraj w tej sprawie oświadczenie wydała sosnowiecka kuria. Informacje o tragicznej śmierci naszych duchownych przyjęliśmy z głębokim bólem. Teraz nasze myśli biegną przede wszystkim w kierunku rodzin naszych tragicznie zmarłych duchownych. Otaczamy ich modlitwą, naszym wsparciem. Dziękujemy też za wszystkie głosy wsparcia, które w tym czasie do nas napływają od sióstr zakonnych, kapłanów, wiernych świeckich. Prosimy o dalszą modlitwę księży o odprawienie mszy świętych w intencji naszych duchownych. Sekcja zwłok księży ma zostać przeprowadzona jeszcze dzisiaj.